Dzień dobry. Czytam teksty biblijne przeznaczone na wtorek, 28 lipca. Pierwszy fragment z pierwszej księgi Samuela. Aż dotąd pomagał nam Pan. Drugi z drugiego listu do Koryntian. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Drodzy, mam pytanie. Czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? To odwieczny dylemat, który doczekał się w internecie wielu memów, a więc śmiesznych obrazków przedstawiających możliwe odpowiedzi. I to nie tylko odpowiedzi optymistów mówiących, że do połowy pełna, czy też odpowiedzi pesymistów mówiących, że do połowy pusta, ale także wielu różnych ludzi. Polecam, można poszukać w internecie, można przy okazji nieco się uśmiać. Co jednak ten dylemat ma wspólnego z naszymi dzisiejszymi tekstami biblijnymi? Wbrew pozorom, bardzo wiele. Ponieważ stawiają nas one przed podobnym dylematem, pytaniem. W jaki sposób patrzę na swoje życie? Czy dostrzegam w nim Boże działanie? Ale te teksty biblijne nie tylko konfrontują nas z tym pytaniem, ale jednocześnie zapewniają nas o tym, że Bóg zawsze jest z nami. Że On cały czas działa i jest przy nas po to, by nas wesprzeć i prowadzić przez życie. I to przez życie, które nie zawsze jest usłane różami. Tego doświadczyli Izraelici na czele z prorokiem Samuelem w obliczu filistyńskiego najazdu w pierwszej księdze Samuela, ale także tego doświadczyli pierwsi chrześcijanie, do których pisze apostoł Paweł, mierzący się z niechęcią, prześladowaniami i cierpieniem. Te dwie historie pokazują nam Boga, który ma nad wszystkim kontrolę. Boga, którego nie są w stanie zaskoczyć żadne niespodziewane zwroty wydarzeń. Przedstawiają Boga, który potrafi przeprowadzić nas przez każdą ciemną dolinę, jak mówi psalmista Dawid w psalmie 23. Boga, który każde zło potrafi obrócić w dobro. Słowa proroka Samuela, aż dotąd pomagał nam Pan, to słowa ludzi, którzy są pewni tego, że znajdują się pod Bożą opieką. Ludzi, którzy ufają, że pomimo, że sytuacja może nie utwierdza ich w takim przekonaniu, ale którzy ufają, że Bóg jest zawsze z nimi. Którzy wierzą, że cokolwiek by się nie wydarzyło w ich życiu, to Bóg jest w stanie obrócić zło w dobro. Istnieje pewne opowiadanie, w którym pewien człowiek we śnie spacerował Bogiem brzegiem morza i na niebiańskim ekranie oglądał każdy dzień ze swojego życia, całą swoją przeszłość. Po każdym wydarzeniu, jakie się wyświetlało, na piasku zostawały dwa ślady. Jego samego oraz Boga. Czasem jednak, co zauważył z wielkim niepokojem i konsternacją, czasem jednak przy najtrudniejszych chwilach swojego życia widział tylko jedne ślady. Zrozpaczony zwrócił się do Boga z pewnym wyrzutem. Boże, dlaczego w tych trudnych momentach zostawiłeś mnie samego? Dlaczego tam są tylko jedne ślady? Na to Bóg odpowiedział mu. Wcale cię nie zostawiłem. Widzisz jeden ślad. Bo to właśnie wtedy, w tych ciemnych dolinach, to ja Ciebie niosłem na swoich rękach. Drodzy, spróbujmy dzisiaj, natchnieni przez te biblijne teksty, spojrzeć na nasze życie właśnie z takiej perspektywy. Poszukajmy w nim Bożego działania. Działania, w którym Bóg obracał zło w dobro. Działania, w którym Bóg przeprowadzał nas przez nasze życie. Dobrego dnia. Amen.